Cześć, Robert, 4 strony złomu. Dzisiaj będzie filmik z tego, jak będzie trwała przebudowa na moim warsztacie. Zastępujemy białą ściankę płytą. Usuwamy szerokie półki. Robimy długie przez cały warsztat, wąskie, żeby każdy słoiczek miał swoje miejsce. Na górze będą odczynniki chemiczne, szkło laboratoryjne, jakieś elementy do drobnej przeróbki, odzysku. Likwidujemy te szufladki, na drugą stronę dajemy, bo one tutaj są niefunkcjonalne. Zwiększamy magnetyczne chwytaki. Listwa na te elementy też będzie chyba podniesiona. Przede wszystkim co? Jedziemy po płytę. Płyta 125x250. Ze względu na to, że mam teraz mały samochód, przecięłem ją na 4 części. Będzie łączona ściana z 4 takich części. Usuwamy tutaj elementy, te, które były najmniej funkcjonalne, tak, które nie używałem dawno. Szlifierka, jakaś lutownica nie będą tutaj zajmować miejsca, trafią w inne miejsce. Robimy warsztat pod typowy duży odzysk, gdzie każdy słoiczek, każda buteleczka taka plastikowa musi mieć, no musi być na oddzielne drobne elementy na przykład, bo teraz nawet chipsety zbieram w iluś wariantach oddzielnie, więc im wcześniej zaprowadzę segregację, tym więcej będę miał z tego pożytku. Jak wyjdzie, jedziemy po płytę. Musimy usunąć całą tą dechę z tyłu, tą grubą. Ona idzie do całkowitej likwidacji. Zyskamy ładnych parę centymetrów. Usuwamy te płyty i montujemy 4 OSB w takim właśnie kolorze jako tło. Góra to będzie półka na szerokość dotąd, ale będzie niska półeczka. Będzie na jakieś drobne rzeczy typu laptopik i elementy takie pod późniejszą rozbiórkę. Później stosujemy już bodajże półki wąskie na tego typu słoiki i szkło laboratoryjne. I być może jedna szersza półka jeszcze będzie nad blatem roboczym, gdzie zastosujemy oświetlenie toledowe bezpośrednio na stół, właśnie ten do demontażu. A później, co będzie później? Zobaczymy. Odciąłem fragment płyty, bo ona była wciskana. I zobaczcie, ile... Oczywiście te deseczki, one są do wykorzystania ponownego w innym projekcie. Zobaczcie, ile zyskam jeszcze blatu. Bardzo dużo. Co dla mnie, no, wyjdzie 9 cm, odliczając centymetr, 8 cm blatu uzyskam i warsztacik będzie się prezentował w innych kolorach, będzie przyjemniejszy. Tnę na kawałki. No, z tego względu, że żeby to zdjąć wszystko i odgracić stół, naprawdę nie mam miejsca. Będę warstwami tutaj przybijał płyty. A już tutaj czekają na mnie dwie jeszcze w samochodzie.
Więc myślę, że przybiję dwie. Zacznę na tą stronę przenosić różnego rodzaju urządzonka, klucze wieszać i zacznę robić półeczki. No, powiem wam, że jest trochę roboty. Oczywiście zawsze najfajniej jest, jeżeli już jest zrobione, ogarnięte i pierwsze wejście, że wszystko fajnie, nowe. No, ale to jeszcze przede mną parę dni. Jest sobota, około godziny 16. Za 3 godziny jeszcze mogę poświęcić dzisiaj. No i jutro niedzielę po prostu zarwę i może coś będzie widać. No, sobotę zakończyłem wieczorkiem. Zaczynamy niedzielę. Półeczkę na jedną część warsztatu zrobiłem. Dwie listwy w miarę są przymocowane. Dzisiaj chcielibyśmy dokończyć montaż na ścianie tam półek i względne rozmieszczenie już narzędzi. Co będzie? Zobaczymy. Niedziela jest długa. 2 godziny minęło. Polecieliśmy już na półeczki. Tam będzie jeszcze schowek za półkami. Nie wiem, czy go jeszcze nie zmienię i w dół nie pociągnę. I będzie taka skrytka na wiele różnych rzeczy. Będzie można schować sobie je. Ale jeszcze nie mam pomysłu na to. Na razie jest tak. Lampa jest podwieszona. Półeczki są w miarę gotowe. Zacznę chyba zaraz tutaj montować listwy magnetyczne na narzędzia, żeby już coś trafiało na ścianę, żeby opróżniać ten blat roboczy. Ale teraz idę zrobić obiadek, podrinkować i jeszcze tu wrócę. Trzeci dzień, poniedziałek, jestem po pracy. Kanapki, napój już na warsztacie. Robimy dzisiaj do oporu. Trzeci dzień dobiega końca. Tu jeszcze będę robił, dociągnę małą półeczkę na odzyskiwane towary. Góra będzie chyba na takie właśnie klamoty tego typu do odzysku rzeczy. Tu jeszcze będą pozyskiwane materiały. Tak wyglądają na razie listwy magnetyczne z narzędziami. A powiem wam, że chyba w telefonie lepiej wygląda niż w rzeczywistości. No, tu jeszcze jest do ogarnięcia, ale to jest kosmetyka. Trzeba przerobić materiał po prostu. Warsztat podniosłem i pomalowałem ten organizerek na różne małe duperele. Lepiej będzie, jak on jest w powietrzu. Tutaj dam jakąś listwę, bo tutaj blat jest nierówno ucięty. Lepiej, jak jest w powietrzu, ze względu na to, że się nie kurzy, tak? I łatwiej jest zapanować nad porządkiem. Jakby to się prezentowało podczas filmów. Nie jest źle. Dobra. Ogarniam się tutaj. Na razie blat jest gotowy, nawet jakbym chciał jeszcze jakąś rozbiórkę przeprowadzić. Muszę jeszcze posprzątać, ale już taką kosmetykę zrobię w dniu jutrzejszym. Będę miał trochę wolnego czasu. No ale ogólnie metamorfoza warsztatów 3 dni wygląda mniej więcej tak.
Co? Lecę na browara. Pozdrawiam serdecznie. Czwarty dzień. 12 roboczo godzin. Kończę na razie przebudowę. Na ten stan, który jest teraz. Oprócz tych wiszących kabelków, to jestem zadowolony. Mam półki pod odzysk elementów z elektroniki. Mam tu trochę towaru do przerobienia. Powiększyłem blat roboczy prawie o 9 cm. Podwieszoną mam półeczkę na różne duperełki. Listwy magnetyczne zdają egzamin. Fajnie to wygląda. Ale na śrubokręty raczej będzie coś innego. Mam pomysł. Oczywiście elementy tutaj do segregacji, mosiąc pobiał, mosiąc żółty, miedziucha, śrubki działają. To wszystko ląduje w tych pojemniczkach. Inne rzeczy typu stal, nierdzewka, miedź, aluminium, jakieś inne rzeczy, bateryjki lądują w tych dużych zbiornikach. Na górze na razie odłożyłem troszkę sprzętu z PRL-u. No i druga strona warsztatu to tak jakby muzeum PRL-u. Różne takie rzeczy, które zostały odnalezione, które dostałem, które gdzieś wyszukałem w piwnicy, które właśnie wysyłaliście mi. To sobie zrobiłem taki zakątek, gdzie będę odkładał różne stare rzeczy. Tak mniej więcej się prezentuje w całej okazałości. No, to jest już zrobiona maszynka do przetwarzania elektroniki, elektryki. Więc pewnie nagramy nowe intro. I co? Zapraszam na filmy już z odzysku. Blat już jest gotowy. Materiały są na nim. Zaczynamy działać. Pozdrowienia dla wszystkich oglądających. Cześć.